Cześć, witajcie, tutaj stary gracz World of Warships i krążownik premium Murmańsk, czyli tak naprawdę USS Milwaukee pod radziecką banderą. Zobaczcie najlepszy mecz, jaki do tej pory udało mi się w tej grze rozegrać. Mutsuki, 9 kilometr. Spróbujmy się w coś wstrzelić, może się uda. Nigdy nie wiadomo. Troszeczkę przedobrzyłem. To by nie wiedział ten strzał i czemu tutaj wyszedł. Samolot, czas wypuścić. Tutaj. Okej, lepiej. I dokończmy. No i zatopiony. Dobra, świetny początek, jeśli chodzi o atak na niszczyciel. Zawsze to duży plus, zawsze to duży plus. Zasięg krążownika bardzo dobry, w przeciwieństwie do, powiedzmy, Atlanty, która ma zasięg 11 km, słuchajcie, 11 km, nie nadający się do niczego praktycznie zasięg przy okręcie kruchym i no słabiutkim jak papierowa łódka. No i też widzę, że przyjemny przeciwlotniczy. No, jak na razie chwalę sobie tego Murmańska. Jak na razie świetna zabawa. Jak na razie. Jeszcze nie wiem, za dużo jeszcze nim nie pograłem. Ale dobrze go oceniam. Nie zapominajmy o torpedach, 8 km zasięgu. No nie wiem, gdzie jest mój team. Co robi Kongo na tyłach. No to jest po prostu jakaś masakra, masakra. A ja już tutaj jestem, gdzie Fuso, gdzie największy dym, tak jak się spodziewałem, to już chyba nawet zawracają chyba już przeciwnicy, bo zobaczyli, że nikogo tutaj nie ma. No i tak, wpadłem na cały team przeciwników. Będzie ciężko. Pokręcę się tutaj trochę. Może zdążą nadpłynąć ci panowie. Kongo, Fuso, Cleveland. Nie spieszy im się. Przy czym przeciwnicy zostali wszyscy w obrębie swojego kapa. To też jest inna bajka, nie? Wszyscy siedzą w tym okręgu. Trzeba im napisać, że to nie ten. To ten drugi. W tym drugim trzeba siedzieć, żeby wygrać. Ciekawe, jak oni to zrobili. Czy tam ktoś napisał, słuchajcie, wszyscy stop. Stoimy tutaj, kto wyjdzie za kółko, ten palant. Tak być. Tutaj Omaha, czyli właściwie 1 na 1 w tej chwili, to samo na to samo. Czyli to sobie lepiej radzi. Oczywiście mój model troszeczkę inny. Moim zdaniem lepszy. Jest Cytadela za 5 prawie kilo, 4,5 kilo. Teraz troszeczkę gorzej. 1500. No i 2500, dobra szybkostrzelność murmańska. Solidny, solidny okręt na tirze 5. Bardzo, bardzo przyjemny. Oj, czuję, że będzie gościł u mnie często. Że będę sobie nim pogrywał, bo fajnie się tutaj gra. Fajnie się tutaj gra, wystarczająco szybki, wystarczająco mocny. No i jeszcze te torpedy, no nie miałem okazji ich wykorzystać, bo przeciwnik się tutaj zbunkrował w jednym miejscu, ale 8 km zasięgu to będę mógł z tego naprawdę poszaleć. Na pewno uda się kogoś trafić, to nie raz. Oj, przyjemny, przyjemny ten Murmańsk, nie chcę go przechwalić. Nareszcie jestem zadowolony z okrętu, który tutaj zakupiłem, bo wcześniejsze Yubari, mimo że ten mecz, który pokazałem, był taki raczej udany, to sam Yubari mnie
nie satysfakcjonuje. Atlanta okazała się kompletną porażką, jest zatopienie. Nie dał sobie ze mną rady ten oto Omaha. Tutaj Fuso, zobaczymy czy są przebicia z tych 150 trójek. Czy są przebicia na pancernik? Na razie nie ma trafienia. Spójrzmy. Nie, słabiutko, 203. Jeszcze raz spójrzmy. Może słabo weszło. Słabiutko. I 116, dobra, 500, nie. Przechodzimy na odłamkową. Nie ma się co szczypać, to jest jednak Fuso. Nie ma sensu marnować salw, które nie są skuteczne. To już lepiej go podpalić. No pewnie 800, to już lepiej tutaj będzie. Nie jestem fanem tej amunicji odłamkowo-burzącej, ale jak nie wchodzi, to nie ma sensu. 200 też nie mocno, ale lepiej niż 100. Pewnie tam od czasu do czasu by coś weszło, pewnie by tego pan 1000 nabił, ale za rzadko, żeby to się opłacało. No jak widzicie, ładnie sobie radzi Murmańsk. Jak na razie godny polecenia według mnie. Dwa kile zaliczyłem, ha, bo jeszcze na początku się mi nawinął ten niszczyciel. Także jest gitara. Tutaj się oba włączyła do strzelania do mnie. Na obę na pewno się przestawię na przeciwpancerną. Nie mam zamiaru. Może to będzie nawet mądrzejsze, słuchajcie, bo tutaj za dużo szkód nie wyrządzam. Udało się go podpalić. Chyba to będzie spóźniony strzał, a oba chyba znacznie szybsza. Tak. To nie Fuso. Szybki krążownik. Szkoda, że mi się nie udało podejść troszeczkę lepiej i bliżej tego Fuso, ale się bałem. No i tak, a oba od razu w Cytadelę 3500 z przeciwpancernej. Dobrze wiedziałem, żeby trzeba będzie zmieniać na krążownik. Nie ma się co szczypać, bez kompleksów, panowie, szósty czy siódmy tir, nieważne jak to krążownik. Próbujmy najpierw z przeciwpancernej. Idzie mi tutaj Mutsuki. Zamieniamy z powrotem. Spróbujmy go podpalić. W przypadku niszczycieli i ich super szybkości to jednak dobrze próbować je z tego co zauważyłem, z tej amunicji odłamkowo-burzącej, próbować uszkodzić im na przykład napęd i coś jeszcze, czy wyrzutnie torpedę, to jednak może ich troszeczkę, tak jak teraz właśnie, zdenerwować. Szczególnie, że jak zdążą to naprawić, to być może uda się kolejny raz. Wydaje mi się, że to przynosi lepszy rezultat niż atak przeciwpancerną. No i w panice nic nie trafił. Jeszcze sobie cały czas płonie wesoło. Znów oberwał. Szkoda, że nie wiem gdzie jest. O, tu jeszcze jeden. Przekontrolować te sprawy. Dość daleko. Tu na 8 km Independence, na 9 tu AOBA. Jeden strzał z tego co ma i przeładowujemy. Muszę uważać na ten niszczyk, który tutaj się chowa. Fajny meczek Murmańskiem, podoba mi się ten okręt. Jeden z pierwszych, które gram dopiero, jestem bardzo zadowolony. Atak na lotniskowiec. Uważać na AOB, bo jak mi huknie, to mi huknie. Będzie po zawodach. Spróbuję nawrócić. Jest Cytadela. Pokrzyżowała mi trochę szyki AOB, dlatego że tam... Ha! Zatopiona! No to jest AOB. Słuchajcie. To jest AOB. No niestety. Niestety, tak jest za obą. To nie jest najmocniejszy okręt, jaki mamy do dyspozycji. Trzeba nim grać z głową. Wtedy pewnie nie sięgną tego
tutaj Independence, bo zmienił kurs, tak, też po wszystkim, zresztą tam się za obą mijał. Ale mam go w zasięgu, spróbujmy go podpalić. Mecz wygrany, świetny mecz w wykonaniu Murmańska, no jestem zadowolony niesamowicie z tego okrętu. Nie spodziewałem się. Nie chcę powiedzieć, że on tutaj wymiata, bo może nie wymiata i może miałem dużo szczęścia. A oba, powiedzmy, średnio rozgarnięty atak na mnie, taki bez szacunku i tak to się skończyło. Z taką myślą, że ach, jednak tam na wyższym tirze to sobie mogę robić co chcę. Ale tak nie jest do końca, jak wiecie. Różnie to bywa w grze i... No i teraz coś, czego nie lubię, czyli to ganianie lotniskowca. Mamy trochę też strąconych samolotów, no naprawdę konkretny krążownik. Naprawdę konkretny krążownik. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze. Szczególnie po tym, jak niezadowolony byłem z Atlanty. Myślałem sobie, że chyba nie ma nic z okrętów premium w tej chwili, czy to za gold, czy za kasę, który by mi sprawił jakąś frajdę, który by się nadawał naprawdę do grania. Nie wiem, czy nie powinienem zawrócić i nie pomóc w kapie. Powinienem. Że tam będzie przerwanie tego ich kapa. Spaprałem to, tak się skoncentrowałem na naganianiu tej głupiej tego głupiego lotniskowca, że spaprałem sprawę z tutaj oczywistą, że trzeba było brać kapa. Mój błąd. A już, zdążyłem na szczęście. Hu! No ale tam przerwane, to właściwie można było gonić dalej. No i dobra, tak to było Murmańskie. Fajna gra, fajny okręt. Jeszcze sprawdzę, czy faktycznie jest tak dobry, czy tego mi się wydawało. Mam wykupione premium, więc żeby was tutaj wynik nie zmylił, 4063, nice, 400 tysięcy, ale mam premium, to jest na koncie premium w tej chwili, czyli normalnie to wyjdzie 2709. No świetny okręt, słuchajcie, 3 kile. 53 plus 20, 74 tysiące na piątym tirze, jak na krążownik. No to jest potęga, słuchajcie, na siódmym tirze Atlanta 150 trafień, a jedynie 30 tysięcy damage'u. A tutaj zobaczcie, coś niesamowitego, aż 74 tysiące damage'u krążownikiem, 3 kile, świetny krążownik, polecam. Mam nadzieję, że to nie był przypadkowy mecz, że jeszcze coś takiego podobnego mi się uda zdziałać.